Klimontowie wielkich inwestycji ciąg dalszy. Tym razem samorząd postanowił zrobić coś dla seniorów i stworzyć im miejsce do spotkań i integracji, wykorzystując do tego budynek dawnej Mleczarni. Inwestycja idzie pełną parą, aby już za kilka miesięcy mógł rozpocząć tam swoją działalność dom dziennego pobytu oraz klub dla seniorów. Jednak zanim seniorzy wejdą do tego miejsca, budynek dawnej mleczarni musi przejść gruntowny remont. Jeszcze niedawno miejsce przyszłych spotkań seniorów i działalności filii miejsko-gminnego ośrodka kultury w Klimontowie wyglądało mało imponująco. Jednak przez kilka miesięcy intensywnych prac budynek systematycznie zmienia swoje oblicze. Do tej pory wyremontowano tam elewacje i wymieniono okna i dach. Teraz natomiast trwają jeszcze prace budowlano-remontowe wewnątrz. Na parterze budynku powstanie dzienny dom Senior Plus, na co gmina pozyskała prawie 300 tysięcy złotych dotacji w ramach rządowego wieloletniego programu Senior Plus. Natomiast piętro budynku zostanie zagospodarowane pod filię Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie oraz Klubu Seniora. Tę inicjatywę udaje natomiast się zrealizować w ramach dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości pół miliona złotych. Wartość wszystkich inwestycji gminę kosztować będzie ponad Półtora miliona złotych. Z zajęć w nowym ośrodku skorzysta 15 seniorów. Filia M-GOKU pozwoli natomiast na prowadzenie zajęć artystycznych, na które nie pozwalają obecne warunki lokalowe. Obiekt będzie gotowy w połowie tego roku.